To był Leksiu. 10. Dom za darmo, Minnesota, Stany Zjednoczone. Wiktoriański dom z 4 sypialniami w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych był wystawiony na sprzedaż za darmo. Jednak było jedno ale. Nowy właściciel został zobligowany do przeniesienia całej nieruchomości w inne miejsce w ciągu 90 dni. Problem polegał na tym, że sam dom umieszczony na atrakcyjnej działce stał się przez swój wiek zabytkiem i przez to niemożliwe było jego zburzenie. Nieruchomość pochodzi z epoki wiktoriańskiej, dokładnie z przełomu XIX i XX wieku, kiedy, jak to podkreśla właścicielka nieruchomości, nikt nie miał gustu. Jak stwierdziła właścicielka, dom był po prostu brzydki i chciała się go pozbyć, jednak chciała dalej korzystać z działki, na której stał. Jedynym sposobem, aby nie burzyć tego architektonicznego dzieła, było pozbycie się go z działki w całości. Dom w końcu pojawił się na jednym z portali aukcyjnych. To jest kłamstwo. To jest w USA, tak? To na ziemi, co jest twoje, to jest twoje. Nie ma czegoś takiego, że ci zakażą wyburzyć, jak w Polsce. Nie ma czegoś takiego. Kłamliwy TikTok oszukał nas tam wszystkiego. Kłamco pieprzony. Nie wiadomo, jak skończyła się cała historia, jednak bardzo mało prawdopodobne jest to, że nieruchomość, a właściwie ruchomość, znalazła nowego właściciela, ponieważ koszty przeniesienia całego domu na inną... To jest zabytek? No i kogo to interesuje? ...działkę były z pewnością niemałe. Jakby ktoś chciał zamek wyburzyć? Nie ma zamków w USA, to nie ma takiego problemu, proste. 9. Domy za 1 euro we Włoszech. O domu nad morzem w słonecznych Włoszech marzy wielu i jest możliwość zakupu takiej nieruchomości za 1 euro. Kolejne miasta decydują się na to, aby udostępnić nieruchomości dla nowych nabywców za symboliczne 1 euro. Oprócz tego, że dom można kupić za około 5 polskich złotych w takich rejonach jak Sycylia czy San Piero Patti, to jest jednak wiele haczyków, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na kupienie takiego domu. Mowa tu najczęściej o totalnych ruinach z zapadniętymi podłogami, często bez dostępu do prądu czy wody. Oprócz tego koszta zakupu ponosi kupujący. Oznacza to, że zapłaci kilka tysięcy euro za notariusza. Jeśli dom nie ma też planu, który jest niezbędny przy renowacji, kupiec zapłaci kolejne kilka tysięcy euro za architekta. To, ile wyniesie już sam remont, jest sprawą indywidualną, jednak pamiętajmy o tym, że najczęściej niezbędna jest generalna odbudowa takiego domu. Reasumując, koszta poniesione przy zakupie takiej nieruchomości są zazwyczaj o wiele większe niż 1 euro. Ponadto decyzje na sprzedaż takich nieruchomości podejmują gminy, gdzie pojawia się problem wyludnienia. W takich miejscach na próżno szukać pracy czy rozrywki. To raczej oferta dla tych, którzy mogą pracować. Idealna melina dla bezdomnych, a tam nie mieszkają? No bez sensu. Marnuje się. Arkot, dzięki. ...pracować z dala od miejsca zatrudnienia lub po prostu chcą zafundować sobie domek wakacyjny. 8. Rezydencja z Bali. Granoloma. Jest to za głośno dom, który dzierży tytuł największego domu z Bali w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się w stanie Minnesota. Ma 23 sypialnie, prywatną przystań oraz dodatkowo 4 mniejsze domki w okolicy. Początkowo w okolicach roku 2019 to znowu USA został wystawiony na sprzedaż za 40 milionów dolarów. Później zmniejszono tą kwotę o połowę. Jednak nie było żadnego zainteresowania nieruchomością. Powodów było kilka, jak podawał sprzedający. Największym problemem był ówczesny staroświecki wystrój domu, wymagający od nowego właściciela remontu kosztującego miliony. Drugim powodem braku zainteresowania była odległość od najbliższego większego miasta, która wynosi około 300 km. Jednak prawdziwym problemem była lokalizacja domu w rejonie znanym z bardzo srogich zim, przez co koszty ogrzewania takiej nieruchomości stawały się coraz większe z roku na rok, w końcu przyjmując niedorzeczne wręcz wartości. Nie wiadomo, czy w końcu znalazł się kupiec, jednak w roku 2020 cały dom wystawiony był na sprzedaż. Ciekawostką jest fakt, że historia domu jest bardzo interesująca. Został on zbudowany i nazwany przez jego pierwotnego właściciela, Louisa G. Kaufmana, w 1923 roku. Kaufman był członkiem zarządu General Motors i gościł w nieruchomości wiele sław, takich jak na przykład Fred Astaire czy Cole Porter. 7. Updown Court, Anglia. Kolejną nieruchomość na naszej liście możemy znaleźć nieopodal Londynu, jakieś 50 km od samej stolicy Anglii. W 2005 roku dom został wystawiony na sprzedaż za dokładnie 138 milionów dolarów, stając się wtedy najdroższym domem na świecie.
Na miejscu mamy do dyspozycji kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ogromną działkę oraz dokładnie 103 osobne pomieszczenia w środku, w tym salę kinową, saunę, siłownię oraz kręgielnię. Nieruchomość zdecydowanie robi ogromne wrażenie. Jednak dlaczego nikt nie chce zostać jej właścicielem? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, całość jest za duża, nawet osoby bardzo bogate nie potrzebują tego rodzaju pałaców. Po drugie, koszty utrzymania w skali miesiąca sięgają kilku milionów dolarów, co również stanowi dość duży wydatek nawet dla najbardziej majętnych osób na planecie. Kilka milionów miesięcznie? O co chodzi? On to przeczytał jakiegoś mema o tym pałacu? I pieprzy potem w filmie o tym? Necie. O co chodzi? Dom za 10 dolarów. To kolejna nieruchomość podobna do wcześniej wspomnianego domu za darmo w Minnesocie. Dom zdobył rozgłos w okolicach 2018 roku, kiedy pudelka pojawił się w jednym z artykułów, autor porównywał jego wartość do dwóch Big Maców. Problem polegał jednak na tym, że dom leżał na działce, z której nowy właściciel musiał go usunąć. Jak możemy się domyślić, koszty takiego przedsięwzięcia przekraczały znacznie wartość nieruchomości. Dom został wystawiony na sprzedaż, ponieważ nowy właściciel terenu, na którym stał, miał pomysł na wykorzystanie tego terenu w inny sposób. Jednak samego domu nie mógł zburzyć, ponieważ stanowił on według prawa wartość historyczną. Nie wiadomo, jak dokładnie skończyła się cała historia, jednak w internecie można znaleźć informację, że po kilku miesiącach sądowej batalii ówczesny właściciel otrzymał zgodę na zburzenie niechcianej nieruchomości, pozbywając się w końcu problemu. No to co za problem? $1 w San Francisco. Co ty pieprzysz? Średnia cena domu w San Francisco wynosi około 700 tysięcy dolarów. Jestem dzisiaj mam, jest ESO. Nieruchomości odrobinę tańsze, jak na przykład ten dom, który został wystawiony na sprzedaż przez władze miasta za dokładnie $1. Sytuacja miała miejsce w 2016 roku. No ale Polska to Polska, gruby. Obecne losy nieruchomości nie są znane, jednak historia jest bardzo ciekawa. Rezydencja miasto żalno. Przekształcając tereny, na których znajdował się dom, samo prawda, zmuszone było na usunięcie go. Nieruchomość stała na obszarze, który miał zostać przeznaczony na nowoczesne inwestycje. Jednak z powodu, że dom miał wartość historyczną, niemożliwe okazało się jego zburzenie. Nieruchomość znajduje się w Krajowym Rejestrze Historycznym jako struktura wnosząca wkład do historycznej fabryki materiałów niebezpiecznych mieszczącej się niegdyś na terenie, na którym się znajdował. Miasto samo zdecydowało się na przeniesienie domu na inną działkę i na początku planowano zrobić w domu coś w rodzaju muzeum, jednak środki na ten cel zdecydowano się w końcu przekazać na coś innego. Koniec końców dom został wystawiony na sprzedaż za $1. Nie wiadomo, czy znalazł się nowy właściciel. Szacowano, że koszty przeniesienia domu w inne miejsce oraz koszty remontu wyniosłyby około 300 tysięcy dolarów. Co? Takiego małego domku? Średnia wartość nieruchomości w tym obszarze. Co ty pieprzysz? Carlton Island Villa. To rezydencja znajdująca się na wyspie w stanie... To zabytek, pieprzyć to. Uważana za jedyną nie, tego to jest typu kłamstwo, kłamliwy ten film. Zbudowany został w 1894 roku przez wynalazcę, który miał wkład... Ty, ale to jest kłamliwy film. Przecież w USA jak jest coś na twojej ziemi, to jest twoje, a nie, że ci ktoś przychodzi i mówi, że to jest zabytek, bo ma na przykład 150 lat i już nie możesz tego zburzyć. No nie, nierealne to jest, że coś takiego istnieje w USA. Kłamstwo. Skąd wiem? Bo ja w USA jestem, żyję teraz. Top 10 wszystkiego zmyślonego. Ale czemu kkona? Co ty pieprzysz? Normalnie mówię, a nie jak Janusz. No jak normalny człowiek ja mówię, tak? A produkcja jednej z pierwszych na świecie maszyn do pisania. W ówczesnym czasie był domkiem wakacyjnym, dlatego ulokowany został na wyspie. Obecnie nikt się miejscem nie interesuje, a sama nieruchomość uważana jest za porzuconą, mimo tego, że znajduje się na terenie, który ma legalnego właściciela. Ten właśnie właściciel próbuje od 2012 roku sprzedać teren wraz z domem, jednak bezskutecznie. Początkowo dom był na sprzedaż za niecałe $500,000. Obecnie cena nie jest podana do wiadomości publicznej, jednak rezydencja nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców. Głównie z powodu ogromnych kosztów ewentualnego remontu oraz z powodu braku połączenia działki ze światem zewnętrznym. Niestety obecnie jedynym sensownym sposobem dojazdu na nieruchomość jest użycie helikoptera. 3. Zamki za darmo we Włoszech.
W 2017 roku Polska Afryko Zamek. Agencja Nieruchomości, zarządzająca również lokalami o historycznej wartości, postanowiła część z nich oddać prywatnym inwestorom za darmo. Jest jednak warunek. Włoski rząd ogłosił specjalny program, w ramach którego chciał oddać zainteresowanym dokładnie 103 zamki i historyczne budynki. Chętni muszą przedstawić jednak plan renowacji budynku i biznesplan, który pomoże ożywić miejscową turystykę. Nieruchomości, które chciał oddać włoski rząd, były naprawdę imponujące. Na liście znajdował się m.in. XI-wieczny zamek Castello di Blera, położony nieopodal Rzymu, czy Castello di Montefiore, zamek z XIII wieku, znajdujący się w regionie Marche na wschodzie Włoch. Całość jest częścią strategicznego planu dla turystyki, którego celem jest większe rozproszenie turystów i skierowanie ich uwagi z najbardziej zatłoczonych miast, takich jak Wenecja, do mniej znanych miejsc, do których w normalnych okolicznościach nigdy by nie dotarli. Nie wiadomo dokładnie, ile zamków zyskało nowych właścicieli, jednak musiała to być zadowalająca dla rządu ilość, ponieważ ogłoszono, że do programu ma dołączyć kolejne 200 zabytkowych nieruchomości. W ramach projektu budynki są nieodpłatnie przekazywane przedsiębiorcom na okres 9 lat. Jeśli pomysł na biznes się sprawdzi, umowa może być przedłużona na kolejne 9 lat. To i ci dają szczególnie dobre pomysły, mogą być nagrodzone wydzierżawieniem historycznej nieruchomości, żebyś ty odnowił, a potem ci zabiorą. Na okres 50 lat. 2. Co za zamek gówno. Bannerman. To zamek zbudowany w 1890 roku przez Francisa Bannermana, jednego z największych handlarzy bronią w Ameryce. No, znajduje się na jednej z najmniejszych wysepek Sobotę. Na rzece Hudson. Na jednym krańcu wyspy zbudowano magazyn na proch i amunicję, a na drugim wspomniany już zamek. W 1918 roku doszło tam niestety do dość dużej eksplozji. Jedna z wież rozsypała się w gruzy, a zamkowe okna wyleciały w powietrze. W 1967 roku wnukowie Francisa sprzedali odziedziczoną posiadłość stanowi Nowy Jork. Przez jakiś czas teren był dostępny dla turystów, jednak z czasem władze miasta stwierdziły, że zainteresowanie atrakcją jest zbyt małe i postanowiły się jej pozbyć. Zamek w końcu został opuszczonym budynkiem na bezludnej wyspie porośniętej zaroślami. Co? Przez jakiś czas zamek znajdował się na liście nieruchomości na sprzedaż, jednak nie znalazł się RLC, żaden potencjalny kupiec. 1. Picabu Islands, Brazylia. Posiadanie prywatnej wyspy wydaje się spełnieniem marzeń, jednak koszty i wszelkiego rodzaju formalności często przyprawiają o ból głowy. Są też jednak wyspy, których nikt po prostu nie chce kupić, choć ceny nie szokują tak bardzo. Wyspy, o których mówimy, czemu? Składają się z 6 osobnych wysepek. Położone są w północno-wschodniej Brazylii i oferują malownicze widoki oraz wyjątkową przyrodę. Kilka lat temu zostały wystawione na sprzedaż za dokładnie $79,500, jednak nie znalazł się potencjalny nabywca. Powodem, dla którego brakuje chętnych, jest drobny zapis w ofercie. No właśnie, o co chodzi? Co to jest koszt utrzymania wyspy? Technicznie nie stajemy się posiadaczem wysp, a zyskujemy prawo do ich użytkowania przez 99 lat. Oprócz tego wyspy podlegają nie do końca jasnym rocznym opłatom podatkowym. Jednak nie jest to największy problem. Potencjalnych nabywców zniechęca położenie wysp. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem na dostanie się na to miejsce jest użycie helikoptera. Co ty gadasz, kola? Nigdy tyle nie mówię. A niestety, jak już się na to miejsce dostaniemy, dysponujemy jedynie pustą wyspą, na której wybudowanie czegokolwiek jest wyjątkowo utrudnione właśnie ze względów logistycznych. Jak zwykle dziękujemy za ogląd... Dobra, to jest serio, Leksiu. Bo teraz twarz widzę z bliska. Husaria! Mamy znowu!